tak nas dzisiaj zastał wschód słońca w Warsztat. Z pięknym widokiem na Kazbę. Na dworze rano minus 2. W ciągu dnia wczoraj było chyba 22-23 stopnie. Także bardzo duża różnica temperatur między dniem a nocą. Pięknie. Dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Jest poranek, dzień przed Wigilią. W związku z tym, że, no, że jesteśmy na obczyźnie, też chcemy chociaż w takim minimalnym stopniu sobie przygotować święta. Naczynia są ograniczone w takim miejscu jak kamper, więc chcemy zrobić i serniki makowiec, zrobimy seromakowiec. I to jest taki seromakowiec, który jest zrobiony na oko. Ja jestem zwolenniczką, że wszystko co na oko to najlepiej wychodzi i najlepiej smakuje. Dlatego no, chcę Wam powiedzieć, jak ja to dzisiaj zrobię. Nie będę piekła spodu, mogę zrobić zupełnie bez, ale jednak zastosuję dzisiaj krakersy, żeby to był taki odświętny, żeby to było takie odświętne ciasto, więc dodam jeszcze na spód krakersy zamiast innego spodu, który Wy możecie zrobić, na przykład jakieś ciasto kruche czy biszkopt, także tutaj macie też dowolność lub zupełnie bez. I co teraz do tego potrzebujemy? No tak jak widzicie, jest to mała foremka, 9 krakersów. Do tego 9 krakersów włożyłam, 9-10 krakersów włożyłam do masy makowej, także łącznie 18. Co będziemy potrzebować do tej części serowej? Do części serowej są dwie kostki sera 250 g. Piszcie, bo nie będzie pod filmem. Czyli łącznie mamy 500 g sera, mamy 200 g jogurtu, mamy na oko pół szklanki oleju, pół szklanki cukru i 30 g erytrytolu, mniej więcej, to jest dosłownie na oko. Do tego mamy 4 jajka, jeden budyń waniliowy 40 g. Jest tutaj też cukier waniliowy wewnątrz, już taki właściwy waniliowy z wanilią. I co jeszcze? I to chyba już jest wszystko, jeśli chodzi o masę serową. Masa makowa. Jedna paczka maku, tam jest bodajże 200 czy 300 gram w takiej paczce, która już jest zmielona. Do tego mamy rodzynki, które wcześniej były zaparzone. Do tego mamy migdały rozdrobnione i orzechy włoskie, one są rozdrobnione. Do tego dołożyłam również miód, takie dwie porządne łyżki miodu, łyżkę cukru, to jest wszystko na oko. Także możecie też sprawdzić jakby na własnym języku, czy jest to dla Was słodkość wystarczająca, jeżeli nie, to po prostu docukrzyć. Można na wierzch też zrobić lukier, wtedy nie dajcie tyle do środka, bo będzie to po prostu zwyczajnie za słodkie. I dałam olejek, tym razem rumowy. No niestety, tak się zdarzyło, że arakowego nie zabrałam, ponieważ ja arak zawsze daję do makowych ciast. I on jest, uważam, najlepszy i tego będę się trzymać. Natomiast nie mam, więc dałam rumowy. I jedno jajko, jeżeli nie mówiłam. I co ważne, masło. Masła tutaj są, ja myślę, około 15 gram, 15 do 20 gram masła. I to wszystko jest wymieszane. Mak oczywiście wcześniej był zaparzony, odcedzony. To wszystko jest wymieszane i powstała nam masa makowa. I co teraz będziemy robić? Ser i to wszystko, co jest związane z masą serową, po prostu zmiksuję blenderem. Na koniec dodam budyń waniliowy razem już z namoczonymi rodzynkami. Także zrobię tak, żeby ten budyń obtoczył rodzynki. Wtedy rodzynki nie będą nam się zatapiały i nie spadną wszystkie na dno, tylko będą ładnie posadowione w serniku. I myślę, że będzie pysznie. Boże, już mi ślina cieknie. Zaraz będę włączać piekarnik i będziemy piec. Będziemy w temperaturze 150 stopni. Myślę, że około godziny 15, nawet do godziny, do półtora godziny. Wszystko zależy, jak Wam piekarnik piecze. No i co? I myślę, że to wszystko. Także ja zaczynam miksować i będziemy za chwilę wykładać na blaszkę i będziemy robić ciacho. Także zaczynamy miksować całą masę serową na gładko i na koniec dodajemy budyń rodzynkami.
Dobrze, mamy budyń. Wsypiemy do papierkowej torebki nasze rodzynki. A, nie chcą się wszystkie wsypać. Pomieszamy, żeby się obmączyły. Tak, dosypiemy resztę. Nie wszystkie wyszły. Oj, w garkach jest dzisiaj gorąco. I teraz tylko zamieszamy wszystko. Tak, żeby nam się ładnie z mąką połączyło i z rodzynkami. No, masa bardzo ładna. Będzie prawdziwie serowy sernik. Bez mielenia sera. Tak wygląda masa. Teraz będziemy ją tylko wylewać na naszą blaszkę. I teraz słuchajcie, jeżeli macie właśnie kakersy czy też biszkopty, powolutku wlewajcie, żeby one Wam nie wypłynęły na wierzch. Mam nadzieję, że wszystko mi się do blaszki zmieści. O tak, bez problemu. Dobrze. Naszą masę makową będziemy tak losowo wrzucać. Może uda nam się w paseczki, zobaczymy. Ale cudownie pachnie. Bakali ile chcecie, to dodajcie do środka. To już od Was też zależy. Może być więcej, może być mniej. Albo tyle, ile macie, bo to różnie w domu bywa. Położymy. Piekarniczek już jest prawie gotowy, to będziemy zaraz wkładać. Dobrze kochani, wkładamy nasz seromakowiec do piekarnika na 150 stopni. Ja musiałam trochę podwiększyć, żeby była temperatura dobra. Teraz zmniejszam na 150 i tak jak mówiłam, godzina 15 do 1,5 godziny. Dobrze. Gdyby zdarzyło się tak, że się od góry przypiekał, to po prostu zwyczajnie od góry przykryjcie go folią aluminiową. Seromakowiec się piecze, a my sałateczkę już mamy gotową. I tak to się robi. Mik, mik. I święta też będziemy mieć, choć daleko od domu. No, ale będzie pyszna. Makiełki już przygotowane. Jak będziemy odgrzewać, dodamy tylko śmietankę. Zaraz wrzucamy grzybki, żeby się namoczyły i będziemy robić zupkę grzybową. Proszę kochani. Słuchajcie, po prostu niebo w gębie. I teraz tak, jeśli chodzi o serniki, zasada jest jedna, nie wcześniej jak następnego dnia. Sernik musi się dobrze wychłodzić, tak więc dzisiaj jest idealny dzień, żeby go upiec i na jutro, żeby był gotowy. Najlepiej, jeżeli się wychładza gdzieś zupełnie w chłodnym miejscu. Jak wystygnie zupełnie, to nawet dobrze jest go wstawić do lodówki, i on wtedy nabierze tej swojej takiej właśnie sernikowej mocy. Teraz możemy albo polukrować go, albo zostawić tak jak jest, albo po prostu przypudrować. I ja go właśnie przypudruję cukrem pudrem, ale dopiero jak wystygnie.
No i jest ładny, wysoki serniczek. Serniko makowy cały.